W filmiku spróbuję Państwu opowiedzieć troszeczkę o rozwiązaniach klasy APS, o rozwiązaniach do zaawansowanego harmonogramowania i planowania produkcji, o tym, co jest dostępne na rynku polskim, może w mniejszym albo większym udziale, o rozwiązaniach polskich, o rozwiązaniach krajowych, o tym, dlaczego APS, skoro mamy tak duże systemy klasy na przykład ERP, skąd miejsce na tego APS-a, dlaczego to się znalazło, oraz zrobimy sobie takie top 5 tego, co jest w Polsce dostępne i co czymś się wyróżnia. Może tak, zacznę od tego, że ten APS, on się nie wziął przypadkiem, on się wziął na skutek rozczarowania wynikami harmonogramowania dostępnymi w ramach systemów ERP, tym, że niestety, ale systemy te nie odpowiadają na zmienność produkcji, nie odpowiadają na zmienność rynku, na jego dynamikę. Są zbyt sztywne, opis, którego oczekują, nie do końca odzwierciedla to, co się naprawdę dzieje na produkcji, wobec czego, jeżeli nie zejdzie się na inny opis, być może bardziej detaliczny, bardziej odzwierciedlający procesy fizyczne w tych procesach informatycznych, wtedy między tym, co się dzieje naprawdę tam na hali produkcyjnej, a tym, co się dzieje w systemie, jest tak duża różnica, że klienci szybciej czy później przełączają się na MS Excel. I właśnie to jest ta luka. Jeżeli ktoś chce lepiej wykorzystać zasoby produkcyjne, obniżyć poziom zapasów, jeżeli ktoś chce lepiej planować kooperację, lepiej zarządzać łańcuchem dostaw, jeżeli ktoś chce skrócić lead time, zoptymalizować przezbrojenia, nie zrobi tego w systemach klasy ERP. Potrzebuje do tego systemu klasy APS. My tutaj, tak jak powiedziałem, zebraliśmy sobie te systemy klasy APS, te, które są mniej czy bardziej dostępne w Polsce, nie na całym świecie, ale w Polsce, z którymi organizacje mają doświadczenia, bardziej pozytywne, mniej pozytywne, ale my osobiście, jako organizacja doradcza, jako Business Global Consulting, którą reprezentuję, ja się jeszcze może przedstawię z dużym opóźnieniem, ale się przedstawię, nazywam się Janusz Pieklik, jestem dyrektorem konsultingu w tej organizacji. My widzimy duży potencjał w tych systemach, ponieważ one realnie przynoszą korzyści biznesowe, a systemów informatycznych, które przynoszą realne korzyści, jest bardzo, bardzo mało. Proszę Państwa, no i tak, tutaj mamy na pokładzie kilka takich systemów, od dużych typu SAP, czy Oracle, czy rozwiązania Infora, po dużo, dużo mniejsze, które tu są zasygnalizowane. No i teraz, jak wygląda to top 5, tak w takim telegraficznym skrócie, ponieważ to jest taki szybszy filmik, ale już niebawem będzie bardziej szczegółowy, lepiej opisujący. Więc w tej kategorii tych systemów, które gdzieś znalazły się w tym top 5, to jest JDA i ich sequencer, który no, jest rozwiązaniem bardzo drogim, ale są te implementacje w Polsce. Jest ich bardzo, bardzo niedużo, już pomijając, że JDA wyszedł z polskiego rynku w tej chwili. No niestety klienci nie są do końca zainteresowani tymi rozwiązaniami, są to rozwiązania drogie, bardzo ciekawe, bardzo fajne funkcjonalnie. Są rozwiązania firmy Infor, które są może mniej znane, ale w naszej opinii bardzo ciekawe. Jest japońska Asprova, która jest naszym zdaniem bardzo ciekawym rozwiązaniem, bardzo funkcjonalnym, może przestarzałym technologicznie, ale bardzo ciekawy, jak chodzi o funkcjonalność. Jest OpCenter, czyli dawny Preactor, który trochę tu warunkowo umieściliśmy, ponieważ OpCenter nie do końca spełnia nasze oczekiwania, a już na pewno moje oczekiwania. No i jest totalna gwiazda HAL APS, który rozbija się po polskim rynku i pokazuje, że są takie systemy, które reagują na zmienność produkcji, że mogą być one-clickowe, w nowoczesnej technologii, działające szybko. To tyle. To jest takie króciutkie porównanie. Wiadomo, że APS jest bardzo dużym i skomplikowanym tematem. Często nudnym też, ponieważ tu są wzory, algorytmy, nudy, totalne nudy. Ale jeżeli chcecie Państwo porozmawiać o tych nudach, to ja bardzo zachęcam do umieszczania komentarzy. A jeżeli komuś spodobał się ten filmik albo uznał, że w jakimś sensie jest przydatny, to bardzo proszę o lajka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.